Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, mes amis. Dzień dobry. To nasza druga lekcja francuskiego. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się mówić po francusku i pytać, jak się nazywasz. Mam nadzieję, że zapamiętamy tę frazę i będziemy potrafić przy okazji wakacji we Francji zapytać kogoś, jak się nazywa, oraz przedstawić siebie i swoje imię. Ale na początku, ponieważ to nasza druga lekcja, chciałabym przypomnieć, co było ostatnio. Ostatnio uczyliśmy się, jak się przywitać, a więc mieliśmy pierwsze słowo bonjour, co oznacza dzień dobry. Możemy je w sytuacjach oficjalnych używać. Mieliśmy drugie słowo salut, które używamy do znajomych, kiedy spotkamy kogoś na ulicy, oraz ostatnie słowo kuku w sytuacjach nieoficjalnych z kolegami i koleżankami. Także te trzy słowa. Oraz do przywitania dodajemy ça va i odpowiadamy ça va, czyli czy wszystko w porządku? W porządku. Żeby sobie przypomnieć te frazy i zapamiętać, puszczę na chwileczkę naszą piosenkę, której się uczyliśmy, a potem zaczniemy nową lekcję. Bonjour, bonjour, comment ça va chez toi? Salut, salut, ça va bien? To była nasza piosenka, w której tekst brzmiał: dzień dobry, jak się masz? Mam się dobrze, a ty jak się masz? Ja jestem smutna, mam się źle. Także te dwa sposoby na powiedzenie, jak się czujemy, mamy w tej piosence. Jeśli dodamy melodię do słów, których się uczymy, o wiele łatwiej je zapamiętać, dlatego zachęcam do uczenia się języka poprzez piosenki. A dzisiaj zaczniemy naszą lekcję i nauczymy się, w jaki sposób powiedzieć, jak się nazywamy. A więc pierwszym i najłatwiejszym sposobem, aby się przedstawić, jest powiedzenie: jestem Ola. Ja nazywam się Ola, także jestem Ola, to mówimy po francusku je suis Ola. Ja tutaj na mojej tablicy, którą Państwo widzą, użyłam innego imienia Nina, ponieważ dzisiaj przywitamy się z naszą koleżanką Niną, którą będziemy wyobrażać sobie, że spotkaliśmy na Lazurowym Wybrzeżu na wakacjach i właśnie ona nam się przedstawia. Także jeśli spotkam taką osobę, której jeszcze nie znam i ona podchodzi do mnie i mówi: bonjour, je suis Nina, to już mogę wiedzieć, że ona powiedziała mi: jestem Nina. Najprostszy sposób, być może jest właśnie pierwszy raz na Lazurowym Wybrzeżu, jeszcze nikogo nie zna i po prostu podchodzi do nas i chce nas poznać, a więc wita się i przedstawia się: je suis Nina. Ale jest również inny sposób, troszeczkę trudniejszy, żeby powiedzieć, jak się nazywamy. Po polsku powiedzielibyśmy: nazywam się Ola. I teraz przejdę do następnego slajdu. Tutaj mamy napisane to po francusku. Je m'appelle Ola. To oznacza je, czyli ja. M'appelle, nazywam się Ola. Z tym słówkiem appelle jest związana ciekawa sprawa, ponieważ po polsku
Po polsku nie możemy powiedzieć na przykład, kiedy dzwonimy telefonem i mówimy halo, kto się nazywa? Nie możemy tak powiedzieć, ale po francusku to samo słowo używa się, aby powiedzieć, kto dzwoni, na przykład. Dzwonić do kogoś używamy również appeler quelqu'un. Także dzwonić, wołać do kogoś, używamy to samo słowo. Ale po polsku oczywiście tak nie powiemy, więc to jest taka ciekawostka. Dobrze, czyli je m'appelle Ola, nazywam się Ola. Powtórzmy teraz Państwo. Proszę powiedzieć swoje imię. Je m'appelle. Dobrze. I pierwszy sposób powtórzymy. Je suis. I imię, jakie Państwo mają. Jeszcze raz. Je m'appelle. A teraz. Je suis. Czyli ja jestem. Wróćmy do naszej historii. Powiedzmy, że jest bardzo ciepło. Siedzimy sobie na plaży. Siedzimy na plaży i chcemy właśnie zapoznać się z jakąś osobą. Jest to Nina, my to już wiemy, ale Nina jeszcze nie wie, jak my się nazywamy. A więc Nina podchodzi do nas i mówi: Bonjour. Dzień dobry. Je suis Nina. Jestem Nina. Co w tym momencie jeszcze Nina powinna powiedzieć? Oczywiście zapytać się, jak my się nazywamy, ponieważ jeszcze nie wie, jak się nazywamy. A więc, aby zapytać się, jak się nazywasz, używamy również słowa appeler, ale kierujemy je do osoby, która przed nami stoi, a więc mówimy ty, jak ty się nazywasz. Comment tu t'appelles? Słówko comment mieliśmy już ostatnio, aby zapytać, jak się czujesz. Comment ça va? A więc powtórzmy, już je znamy. Comment? Comment? To jest jak. I teraz comment tu? Jak ty? Ty? A więc ja mogę się Państwa zapytać. Comment tu? Jeśli bym Państwa znała dobrze, to używam tu, ty. Ale jeżeli Państwa nie znam dobrze, to używam słówka grzecznościowego wy. Jak się Państwo nazywają? Comment vous? Ale my tutaj stosujemy na razie wersję troszeczkę nieoficjalną, a więc uczymy się zapytać, jak ty się nazywasz? Comment tu t'appelles? Czyli jak się nazywasz? Tutaj mamy wypisane wszystkie słówka, gdyby Państwo chcieli sobie nauczyć się również ich pisać. Ale teraz zainscenizujmy troszeczkę scenkę i ja przychodzę, jestem Niną, przychodzę i pytam się, przedstawiam się i pytam się, jak się nazywa osoba, którą spotykam. Bonjour, je suis Nina. Jestem Nina. Comment tu t'appelles? Jak się nazywasz? I ja odpowiadam. Bonjour, moi, ja, je m'appelle Ola. Ah, bonjour, Ola. A więc w tej krótkiej scence widzimy, jak bardzo prosto można szybko poznać się i wiedzieć, jak się nazywamy. Bonjour, dzień dobry. Bonjour. Je suis Nina. Jestem Nina. Comment tu t'appelles? Jak się nazywasz? Bonjour. Dzień dobry. Moi, ja. Je m'appelle. Ja się nazywam Ola. Ola. A teraz zrobimy takie ćwiczenie dla Państwa, że teraz Państwo wstawią swoje imię oraz imię wymyślonej osoby. Uwaga, proszę po mnie powtarzać. Bonjour. Je suis. Comment tu t'appelles? Bonjour. Moi, je m'appelle.
A więc mam nadzieję, że ćwiczenie nam wyszło. Aby je powtarzać, mogą Państwo oczywiście wielokrotnie powtórzyć tą scenkę ze swoimi dziećmi. Dzieci jak najbardziej również mogą się takich prostych fraz bardzo szybko nauczyć. A im więcej się powtarza, tym na dłużej się właściwie to zapamiętuje. I już wtedy, kiedy pojedziemy na wakacje, możemy takie proste frazy użyć, przywitać się, zapytać się, jak ktoś się nazywa. Ale jeszcze powiem Państwu małą anegdotkę na temat Francji. Jeśli pojedziemy tam na wakacje, zazwyczaj, kiedy dostajemy śniadanie, dostajemy jakieś słodkie rzeczy. Jakąś bułkę, którą my uznalibyśmy czasami, że to jest coś słodkiego na deser, a Francuzi, uwaga, jedzą to na śniadanie. Kiedyś zdarzyła mi się taka historia, że byłam na śniadaniu u znajomej i mianowicie chciałam zjeść sobie bułkę z serem na śniadanie, co u nas jest zupełnie normalne. Natomiast kiedy ona zobaczyła, że ja chcę zjeść bułkę z serem na śniadanie, tak się zdziwiła, że powiedziała, że ona nigdy w życiu nie jadła sera na śniadanie. Także jest to troszeczkę inne są nawyki żywieniowe, chociaż oczywiście też w hotelach jest troszkę inaczej, bo hotele serwują różne dania, może troszeczkę inne niż Francuzi jedzą na co dzień, ale rzeczywiście kultura śniadaniowa wygląda troszeczkę inaczej. My lubimy zjeść solidne, takie porządne śniadanie, kiełbasę, ser, żeby mieć siłę na cały dzień. Oni natomiast jedzą lekkie śniadanie, a potem około godziny 12-13 jedzą taki lunch, czasem taki już obiad. I co też ciekawe, zwykle około tej godziny nawet są zamknięte sklepy, poczta jest zamknięta. Kiedy chce się pójść na pocztę, załatwić jakąś sprawę w ciągu dnia, godzina 13, a tam jest zamknięte, bo to jest pora na lunch. Także tyle na dzisiaj. Powtórzymy sobie ostatni raz nasze frazy i do następnego razu. Uwaga, czyli mamy sobie pierwszą frazę. Je suis Nina. Jestem Nina. Je m'appelle Ola. Nazywam się Ola. I comment tu t'appelles? Jak się nazywasz? A ja dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia za tydzień.